Eldonario, nie Hunter na mikrofonie. Witam was w kolejnym materiale z RL Crafta. Słuchajcie, no nie spodziewaliście się, a ja wam powiem, że jeszcze jutro będzie dokładnie taki sam film, czyli będą 2-godzinne filmy. Słuchajcie, te filmy chciałbym poświęcić na przygotowanie po prostu swojej postaci do dalszej podróży. Czyli jeden chciałem poświęcić na to, żeby móc sobie wbić wszystkie te mniej więcej umiejętności, które tutaj są. Bo jakby nie patrzeć, no... Czekajcie. O, to wezmę na pewno. No to potem. Co chciałem rzec? Chciałem zrobić 2 filmy, w których... Może nie będą ciekawe do oglądania, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale są potrzebne. Z tego względu, że muszę progresować w grze. Żeby progresować w grze, będzie mi jednak potrzebne rozwijanie tych umiejętności. No, czy się komuś to podoba, czy nie, no... Tak niestety musi być. Czy ja mam gathering? Ja mam... A, farming. No to farming muszę wbijać. No właśnie. No właśnie, widzowie. Także zrobimy sobie dzisiaj takie troszeczkę ekspionko. Ja sobie zaraz przygotuję jakąś broń tutaj do bicia. Niech zacznie się tutaj, bo tak, mieczyk mam jakiś tam fajny całkiem, to nie będę ukrywał, tylko broń potrzebuję mieć lepszą, na pewno, potrzebuję mieć na pewno jakąś żelazną i teraz tak, iron, na przykład, co mogę sobie, iron ringa mogę na przykład sobie ogarnąć, proszę bardzo, ale chciałbym sobie ogarnąć właśnie na przykład żelazną halabardę. I nią walczyć. Sorki, jak słyszycie jakieś stukanie, ale sąsiedzi nagle uparli się na remonty. Nie, chyba to jest ostatnie mieszkanie, które musi się wykończyć i walczą tak dosyć mocno. Dobra, widzę, że Iron Halbert, no takie sobie w sumie. Dobra, można wyłączyć, bo widzę, że już się ich narobiło trochę. Także trzeba będzie przygotować się. No i co, widzowie? No po prostu będę teraz wbijał expa. To jest godzinny odcinek, w którym może sobie coś będę gadał, może nie. Kto wie. Nie będzie jakoś super, super ważny, ale chcę mieć przede wszystkim udokumentowane to, że... Po prostu zrobiłem ten progres uczciwie, a nie, że sobie scheatowałem czy coś takiego. Na tym mi po prostu zależy. To jest tak naprawdę cel. Nie ma za tym nic innego, widzowie. Tylko to dokładnie. Także będzie godzina stukania, godzina pukania, godzina strasznych rzeczy. I tyle. To jest wszystko, naprawdę. Będzie godzina ekspionka. O, już mam farming do wbicia. Jak sobie tu wejdę, to już mam 7, 11. Dobra, 7 level. Nie wiem, ile jest potrzebne na trzcinę, a trzcina będzie mi też potrzebna. Bo będę chciał sobie ogarniać książeczki, nie książeczki, takie pierdoły. Bo muszę sobie zrobić farmę jakąś. Żeby zrobić farmę villagerów, będę potrzebował marchewek. Z tego, co widziałem. Marchewki to po prostu będę musiał sobie tylko... No, mączka kostna, wiadomo, jak tylko będzie możliwość... Zobaczę, czy teraz będzie możliwość, bo mam w sumie bardzo dużo kości. Jeżeli by była taka możliwość, no to już jestem w stanie bardzo szybko sobie ogarnąć tę farmę villagerów. A jeżeli nie, no to wymyślę sobie jakiś inny sposób. Zobaczymy, czy to będzie działało, czy to nie będzie działało. Jakoś na pewno tych villagerów będę musiał sobie zgarniać do swojego królestwa. Także tak sprawa wygląda. Zobaczyłem ukradkiem, że kot się włamał. Kurwa. Ten sąsiad, to ja nie wiem, co on robi. Ale straszne rzeczy. Żmudny odcinek, widzowie. Odcinek z tego, jak Hunter narzeka na sąsiada po raz kolejny. Słaba akustyka jest w mieszkaniu, wiecie? Tak mi się wydawało, że będzie trochę lepiej, a jest jednak... A i tak będę dar mordę. Nic mnie nie powstrzyma przed darciem mordy. Także będę chciał sobie poprzygotowywać troszeczkę
To jest taki, wiecie, filmy dla weteranów, powiedzmy, serii, którzy na przykład chcą zobaczyć faktycznie, jak to jest progresowane, jak sobie rozkładam. No i też to jest dla mnie ogromny challenge, widzowie, z tego względu, że, uwaga, ja przez 2 godziny będę musiał was w jakiś sposób zabawiać swoim gadaniem. To się wydaje tylko takie łatwe. Dobra, wydaje mi się, że 8 będzie już wystarczające. A to może nie być takie łatwe. O, już dostaję na pysk. Znowu dostaję, znowu. Czyli taktyka schodzeniem na boki taka średnia. Kurde, żebym miał jakąś taką broń, co mocniej uderza. Dobra. Idziemy sobie napić się wody. 17, 19 level, wyłączam na chwilę. 24 level wpadł. Bardzo ładnie ten level leci. Ojojoj, not like this, not like this, not like this man. I broke up. 26, 7, 8, 9 i 30. 31 nawet. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. W ogóle muszę sobie stworzyć coś takiego, co się nazywa Exp Tome. Chociaż nie chciałem tego tworzyć, bo jednak Ender Perełki chciałbym wykorzystywać na coś innego. No ale potem może to będzie warto nawet wykorzystać. I co chciałem, widzowie, sobie zenchantować w następnej kolejności? Chciałem sobie budki jakieś zenchantować, bo jednak tutaj mam tylko... No one są najsłabszym ogniwem tak naprawdę u mnie. Także chciałem sobie zrobić buty na szybko. I je zenchantować. Mam nadzieję, że wejdzie coś lepszego niż to, co posiadam na chwilę obecną, bo posiadam na chwilę obecną ogromny shit. Czekajcie, ja w ogóle... Co ja mam za muzykę? Nie no. To ma być za muzyka, a nie taka, że cichutka. Fire Protection, no to nie jest to kompletnie, co ja chcę. Nie, to ja już wolę sobie tutaj dać enchanta jakiegoś Water Aspect na przykład. Lightweight znowu? No dobra, zobaczymy, może będzie lepsze. Prot 4 Depth Strider, mogę... Jeżeli mogę połączyć te dwie pary i ten lightweight będzie na 3, to jest koks totalny. Tylko szkoda, że unbreaking nie ma. Nie tu. Lightweight 3, dobra, advanced feather falling, prot 4. Muszę ogarnąć tylko na nie jeszcze unbreaking. Trójeczkę. Mam. Książka, lecimy z disenchantem. Zobaczymy, czy dam radę wrzucić je jakoś tanim kosztem. O! Zrobione buty, widzowie. Zrobione buty, pokchamp. I to tak całkiem fajnie zrobione. Jak w ogóle z głową? A, w ogóle damage'a nie dostałem żadnego. Tak teraz sobie patrzę. Zostawiamy sobie oczywiście te łuski wszystkie, bo to jest bardzo potrzebne do... na przyszłość. Patyki, no i co? Odpalamy drugą rundę. Na czym będę chciał się skupić, bo to też jest ważne, widzowie, żeby skupić się na dobrym... na dobrych sprawach, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego expa, tutaj tej expiarki, a trzeba wykorzystać to, tak powiedziałem, dobrze. Zaraz wam pokażę, co i jak chcę. No to jest dosyć proste do ogarnięcia. Nie wiem, dlaczego tutaj ten łuk jest, skoro on powinien być tutaj. Ten łuk też sobie mogę tutaj oszczędzić. Pikaksa mogę tutaj schować. Będę musiał w ogóle sobie zenchantować kolejnego diamentowego, żeby mieć jakąś efektywność czy coś, bo to jednak to będzie potrzebne. Spotek to mogę sobie schować. Porespiły się, porespiły. Super, cyk. No to zaraz siadamy i napyrtalamy. Znaczy, może zrobię tak. Bo jednak... Dźwięki Minecrafta będą bardzo głośne teraz.
Ja bym chciał, żeby muzyka tutaj porobiła swoje też. Czyli mogę sobie podgłosić. No to rozwalamy kolejnych dziadów. I ekspimy! Ten łeb tyle obrywa. A ja mam na nim jakiegoś prota? Mam Unbreaking Protection 4, Protection 4, 3, Protection 4 i Protection 4. No to tutaj już widzowie będzie lepiej z tymi enchantami. To już będzie takie trochę lepsze. Wiadomo, że to nie jest Advanced Protection, bo będę chciał na pewno sobie zrobić coś takiego, widzowie, że będę ogarniał villagerów z różnych wiosek, tylko tych librarianów, i zrobię sobie jakąś taką, powiedzmy, nie wiem, kryptę z nimi, gdzie po prostu będę sobie ich ogarniał. Jezus, tego to bym o wiele więcej bił na szybko. Tak, patrzę. Ile mam na głowie? O, już dostałem trochę na głowę. No bo z tego to ja będę bił 1000 lat. Ja powiem sobie, tutaj stanąć. Cyk, cyk. Tylko to zasięgu nie ma właśnie, to jest problem. Dobra. Jako tako to jest rozwiązane. Cyknę sobie tutaj. Od razu uprzedzając pytania, nie chce mi się tego tam wracać z tym. 37 level muszę mieć. Level numer 37, żeby mieć kolejny poziom, jeżeli chodzi o damage. No bo jak sobie podkręcę teraz ten damage, to potem będzie mi tylko łatwiej. Ole, teraz szybko po wodzie chodzę. Wow. No, jest moc, widzowie. Jest moc. Teraz woda mi daje dużo, dużo speeda. Cyk. Ja tutaj bardzo liczę na to, że jakiś blight się pojawi. O, widzę, że redstone jeden padł. Jest redstone. Tylko czekaj, trzeba go zniszczyć, bo trzeba tu kliknąć znowu, żeby się wyłączyło. Potem trzeba dać redstone, że zbierasz, znowu, że kładziesz i cyk. I teraz dwóch się wylewa, super. A tutaj w ogóle powinien też być redstone. O, dobra, naprawiłem. Co mnie walisz w ten łeb? Przerąbane, przerąbane tutaj jest. Advanced Thorns, no to będzie schodziło szybko, kurde, przez te thornsy dziadowskie. W sumie powinienem sobie zrobić jakąś łopatę, widzowie, też, żeby pójść i nakopać piachu, żeby przygotować sobie tutaj też trochę tych butelek. Od razu mówię, próbowałem. Próbowałem i nie da się zrobić żadnej automatycznej tutaj ekspiarki co do tego. Próbowałem naprawdę na różne sposoby, ale się po prostu nie da. Widzę, że trochę się pobugowało ich, bo nie chcą... Nie chcą się respić. Dobra, niech się na razie lawa zrobi. Proszę bardzo. Szybka bitka. Chociaż trochę expa, żeby wbić. Dobra. Niech sobie tam leży, niech sobie tam leży. Nic się temu nie stanie, jak tam będzie leżało. 37 level muszę wbić. Kurde, wiecie, bo ja bardzo, bardzo liczę na Blightle tutaj. Miałem jeszcze ogarnąć sobie piasek, właśnie. Miałem sobie ogarnąć dużo piasku. Expa miałem też sobie ogarnąć, proszę bardzo. Is this XP is coming for me, to me, or not? I think it's not. Dobra. Dobra, wyłączę i zbiorę.
Bo mnie będzie smutno, jak gdybym stracił na przykład, gdyby to sobie leżało i nagle... No, poza tym i tak tu muszę. Dobra. Ogarnięted. Hard Crystal się pojawił. Bardzo dobrze, bo akurat może też jest szansa na to, że wbije w końcu 20 serduszko. A jak będę miał już 20 serduszko, to panie, ode mną się można bawić. To teraz muszę ogarnąć sobie diamentową łopatę, bo gathering mam już. Czy ja mam diamenty? Nie mam diamentów. Polecę po diamenty, bo wiem gdzie mam diamenty. Wiem, gdzie jest dużo diamentów. Chodź, kolega. Muszę polecieć po diamenty, bo chcę sobie zrobić łopatę diamentową. Od razu bym też na nią jakiś enchant dał. I trzeba by... pokopać troszeczkę piasku, żeby go potem przepalić. Czy to są... To chyba nie są diamenty. To była ta wieża, tak. To była ta wieża. Także cyk. Here we are again. A teraz to ja sobie spadam jak księciunio. Zobacz, tutaj mamy elegancko rzeczy. Możemy teraz sobie powybierać te, które nas interesują. Supreme Bane of Anthropos to akurat nie. Atlas może się przydać. To nie wiem, czy to się przyda w sumie. Toolbelt to można wziąć. Butelki z expem, żelazo, of course. Redstone'a w sumie też wezmę. Glowstone też się może przydać. A to sobie na golda przepalę. To na żelazo, to też na żelazo w sumie. Tutaj jeszcze bloki są. No i oczywiście silverowe rzeczy. Cyk, cyk. Hard, no nie, no to musi mieć miejsce jakieś. Gdzie jest mój ziomek? Ziomuś? Where are you? Ty, kolega sympatyczny, zaraz damy ci tutaj zadanie specjalne. Ty, kolega, będziesz miał misję, żeby przechowywać diamentowe rzeczy. Czyli na przykład o tyle. Nie wiem, dlaczego nie mogę więcej, no ale trudno. Nie będę się kłócił, ani sprzeczał, ani nic. Zobaczmy, co jest w plecaku. Nic nie ma w plecaku, dobra. O, to się przyda, bo... Chociaż nie, dobra, niech sobie będzie. Okej, kolega, lecimy. Lecimy, bo tu zimno jest. Jezu, włącza człowiek na chwilę klimatyzację już od razu. Dupie po gardle. Wezmę sobie więcej dam, może ogarnię. Jest gorąco w cholerę, widzowie, a muszę jakoś się chłodzić. Tylko jest taki problem, że jak będzie za dużo, to po prostu mnie zmiażdży gardło, nie? Okej, zsiądźmy sobie. Siema, dawajcie expa. Ale mało tego expa, mi się wydawało, że więcej trochę będzie. Dobra, lecimy dalej. Wracamy na chałupę. Będę musiał w ogóle też zrobić tę chałupę taką porządną. Jak ludzie wejdą, to wow, ale chałupa zrobiona, gościu, kiedy ty ją zrobiłeś? A, widzisz. Było oglądać. Dobra, zdismisujemy go, żeby on tutaj mi nie przeszkadzał. Zrobimy sobie coś takiego, że schowam sobie... No w broniach to nie mam co, tutaj sobie pikaksa będę mógł schować, albo będę mógł zaraz go enchantować, to też jest inna sprawa. Tu. Surowce oczywiście do surowców, nie, to sobie zostawiam, cyk, cyk, cyk. Ja miałem coś diamentowego zrobić. Diamentowe miałem narzędzia zrobić, właśnie. Dobra, to jednak chodź, ziomek. Summon. Proszę oddać mi rzeczy, dziękuję. I teraz możemy cię zdismisować, cyk. Miałem zrobić sobie diamentową halabardę, widzowie. Bo diamentowa halabarda będzie bardzo przydatna. Diamond halberd. Cyk, cyk, cyk. Piękna sharp się jeszcze trafiła z większym damage'em. Także koks. Zbrojkę sobie oczywiście chowamy. To te Aussie Legends też sobie mogę wrzucić. Tutaj tak samo. Cyk, 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 cyk. Hard Crystal Sharda też. Coś mi się wydaje, widzowie, że dzisiaj to już będzie wbite. Do Bowblessów wrzucę jeszcze te na pewno pasy obydwa, bo one są Bowblessowe. Ten pusty atlas też sobie mogę wrzucić. No i tutaj tylko surowce, cyk, cyk, cyk.
Tutaj to samo. Nederowe. Patyki. Butelki na expa. I miałem se łopatę zrobić. Właśnie. Miałem se zrobić łopatę. Zapomniałem o łopacie. Cyk. Dwa patyki poproszę. No bo chyba nie ma lepszego na razie narzędzia takiego, co bym mógł sobie kopać. Czekaj. Diamond Mattock chyba to się nazywało. Tak, tylko... Właśnie nie wiem, do czego to było w sumie. Dobra, w dupie z tym, niech se będzie takie, jak jest. Ja mam diamentową łopatę i tyle mi starczy. Lecę nakopać piachu, widzowie. O, czyżby się cima robiła? A to w sumie nawet i dobrze. Chociaż nie wydaje się, żeby coś tam było. Tutaj piasek, okej. Ojojoj, ale z tą efektywnością to... Ojojoj, czekaj, nie, dobra. To ja sobie wrócę na szybko, ogarnę jakąś porządną łopatę, bo to jest jakieś gówno, a nie łopata. Przepraszam, widzowie, że was naraziłem na oglądanie takiego czegoś. Dajcie też znać, co sądzicie o takich godzinnych odcinkach, które nie są stricte związane z samym progresowaniem w grze, tylko po prostu takie... Bardziej bym powiedział, no, zapchaj dziury, o, nie można tego inaczej nazwać, to są takie zapchaj dziury, które po prostu służą temu, żeby zrobić rzeczy, których, no nie chcę robić na live'ie, Unbreaking 3, efektywność 4, no i to, that's what I call łopata. That's what I call łopata, widzowie. Ogarnę sobie też Ventoraptora tak na szybko, żeby mi tutaj pomagał w razie czego. No bo on tutaj będzie przydatny jednak. Gdyby coś przyszło, coś nagle zachciało mnie zaatakować. O tym co ty masz, ziomek? Ty nic nie masz, dobra. No to zbieramy sobie piasek. Piasek jest zbierany. Drogie mociumpany. Piasek będzie mi potrzebny do przepalenia, widzowie... go, żeby mieć na buteleczki z expem, bo będę chciał też w taki sposób sobie expić. Zawsze to lepiej jest mieć więcej tych butelek z expem niż mniej, potem będzie potrzebne, to będę miał od razu pod ręką. Poza tym i tak nie mogę nic zrobić, bo nie mam żadnego zwierzątka, które by czerpało właśnie expa z tego poziomu. No i tak samo nie interesuje mnie na razie żaden, chyba ten ksafan tylko by był. Tylko musiałem zobaczyć, jakiego on jest rodzaju i w jaki sposób go, że tak powiem, oswoić. To sobie zobaczę. X, A, P. Elemental. Dobra, elemental... Treat. Creative only. Elementals can be summoned but not tamed. Dobra. Czyli mogą być summonowane, ale nic z nimi więcej nie można zrobić. Dobra, tyle mi starczy. Chociaż wrócę sobie po łuk, widzowie. Szkoda, że jakieś infinitki nie mam. Wrócę sobie po łuk, ponieważ chciałbym wykorzystać tę nockę do ekspienia, ale w taki tradycyjny sposób. Taki już dobrze nam znany. Taki, żeby też pora roku po prostu leciała i tak w ogóle, coś takiego. Something like that, tak po angielsku się mówi. Także pójdziemy tutaj sobie, tylko dam na przepalanie. Oj, więcej węgla będzie potrzeba, bo tutaj to będzie takie słabiutkie przepalanko. No, tyle wystarczy. To ja sobie odłożę te rzeczy na wszelki wszelaki. Te bronie na przykład sobie odłożę. Narzędzia sobie odłożę. Dropy z mobów sobie odłożę. Tak samo jak i lapis sobie odłożę. Bo jednak będę zbierał dużo rzeczy. No to budulce reszta. Wodę sobie zostawiam. Łopatę sobie też biorę tutaj. Antique Atlas. Nie będę chodził jakoś daleko. Tutaj moje rejony tylko będą tak naprawdę zwiedzane. No to let's go.
Cyk. Gościu! Co on mnie tu chciał? W ogóle wbiłem 30 level. Pog. Tylko dalej mnie martwi niestety damage, który zadaje, bo zadaje go trochę mało. Ale co tutaj za budki poleciały? Feather Falling i Master... Uuu, panie. Nie ma tu tamto. Ale okej, ja chciałem sobie wbić Diamond Pickaxe na... No tej fortuny szukam, widzowie. Może tutaj będzie teraz. Efektywność 3. Nie, no to to nie jest to. To nie jest. Dobra, to ja już wolę w takim razie normalnie sobie pochodzić jak człowiek i tyle. I pozbierać i poekspić. Chodź, ziomek. Idziemy ekspić. Idziemy Blightlów szukać. Bo to nie ma sensu taka robota. Chodź. Chodź. Kolega. Bo tam twoje ziomki są. Trochę zlamiłem, ale dobra. Tarczy nie wziąłem. Oj, tarcza to musi być. Bez tarczy to nie. Mimo, że jestem silny, to nie znaczy, że jestem niezniszczalny. Dawaj tarczę. Gdzie jest moja tarcza? Tutaj jest. Ale bym miał... Potem problemy bym miał. 37 muszę wbić. Więcej damage. Ty jesteś mój ziomek? Ty jesteś mój ziomek. Chodź, wyskakujemy stąd i lecimy. I ekspimy. Proszę bardzo. Jest ekspione teraz. Potężnie. Ekspimy, ekspimy. Chodzimy. Zbieramy hard krystale. Albo wcale. O, tutaj jest zatrute. Idziesz tam walić? Dobrze, idź, idź. Śmiało. 43, dobrze widziałem. I so good, I think. 37 level muszę wbić. A chcę jeszcze tych hard krystali właśnie poszukać. Może jakieś inne itemki fajne polecą. Może jakieś enchanty polecą. Na tym mi zależy. O, tutaj łuki będą, to... Łuki mogą mieć coś fajnego. No i strzały przede wszystkim też trzeba zbierać, nie? Wal ich tam, wal ich na łeb. Dobrze, dobrze, good, good. Pięknie. Tak, to ja mogę ekspić. Strzały. Strzały. 32 level. Chodź, gościu, szukamy. Szukamy tych Blightlów, bo tutaj... Dupa, a nie ekspy są. O, jest trzcina. Dobrze wiedzieć, że to jest trzcina. Bo ja będę jej szukał bardzo... niedalekiej przyszłości dużo. Co to za ziomki są, ty? A, to są te frajery. Dostałem na pysk. Trzeba się wyleczyć. Elegancko. Pićku też tutaj mam w razie czego. Nie ma żadnego problemu, żeby cokolwiek tutaj sobie uzupełnić z moich zapasów. Siema. Cyk. O! Jakiś czarodziejski był gdzieś. Chyba. Tutaj ile ekspa, zoba. O, budki mamy kolejne. Co to za budki? Unbreaking 1. Łe, to takie słabe budki. On się nie podpala w ogóle. Jakiś mocarz. To sobie biorę oczywiście. Wal ich tam na łeb, wal. O, łuk. Bronze Strength Renent. Power 1, okej. Okay. Akurat... O, Geist był chyba. Albo coś mnie trzepło takiego podobnego. Dobra, idę. Ukrócę te zabawy wasze. Cyk. Co to? Wow! O! Jest wiedźma. Jest wiedźma, to... O! Silver Legginsy. Bardzo dobrze. 37 level zaraz.
Blast Protection 4, ale to jest do dupa, dupa. To nie wiem, co to jest. Ale chcę to. O, Hard Crystal Shard, super. Tutaj ten level jakoś tak... Znaczy, wiem, że to nie jest takie efektywne jak w Ekspiarce, ale... Tej temki. Tej temki bardzo zachęcają. Tutaj jest jeszcze. Nie chcesz się walić na łeb? Jakiś ziomek był? O, siema. Dobra, wal go tam, dobrze. I zaraz 37. Cyk, 37. Teraz klikamy L. Combat. Melee damage, cyk, cyk. Pięknie. Jeszcze więcej damage'a. Teraz to już na hita powinny schodzić zombiaki. Powinny. Ale jak będzie, to zobaczymy. Dobra, nie ma naprawdę żadnego Blightla nigdzie. O, jest ten, jest lepszy. Cyk, dawaj tutaj brązę. 6 level. Aha, muszę tylko... Oj. Padłem gdzieś. Jakieś dzikie miejsce. Zbieram tak expa? O, zbieram. O, tak powinienem jeździć. O, to nawet nie we mnie idzie damage, tylko... Czy we mnie? O, hipogryf. Czekajcie, wody muszę się napić. Cyk, 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 cyk. Mordeczko moja, chodź. Idziemy szukać enchantowanych ziomków. Jakieś frajery wszędzie są. Nic, zero enchantów. Zero blightlów. No blight to jeszcze może być trochę straszne, ale te takie enchantowane to już są. Proszę cię. O, dobra, jest tak jakiś. Cyk. Zbierany jest exp. No i chyba tyle. Z naszego polowanka. Nic więcej ciekawego nie pojawiło się na moim radarze. Nie, nie ma nic, dobra. Wracamy do domku. I lecimy na tę ekspiarkę. Nie ma sensu jakoś inaczej się bawić. Oj, tutaj ten łeb dostaje mocno. Ale spokojnie, w razie czego mogę go sobie naprawić, to jest żaden problem, nie? Podkładamy sobie rzeczy. Unbreaking 2 wszedł, dobrze, może być. Cyk, cyk. Dobra, tutaj do pierdół sobie damy śnieg. Strzały tutaj. Hard Crystal Shardy, mam już 4. Czy ty masz coś? Ty masz ogólnie głupotę w sobie. Dismiss cię. Dobra, ekspimy widzowie, ekspimy. Ekspić trza, tralala. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Respić się, dziady. Potrzebujemy dużo expa. Przypaliłaś już ten? Już prawie. Ja przygotuję kolejną partię. O, widzę, że nic nie leci. Bardzo sympatycznie. Trzeba będzie włączyć jeszcze raz. Piasek. Buteleczki, pog. Cyk, dobra. Okej. Cyk,
Jeszcze raz spróbujemy. Teraz się powinno udać. No i bierzemy, cyk. I w taki sposób, widzowie, zbieramy szybciutko expa. No może nie szybciutko, ale... No to jest chyba najlepsze rozwiązanie, bo musimy zmieniać ręcznie. No nie ma możliwości inaczej. Niestety. O, narespiło się ich już. Good, good. Czekajcie, trzeba będzie wyłączyć lawę. No, są już moje Scarlety, Xerafy i tutaj wszystkie inne Xanfafa, te Fanty. Co wystąpiły w reklamie Fanty. Dobra, niech se posiedzą, niech se poczekają. Ja tutaj muszę... Tutaj dam, żeby było jak najbliżej. Cyk, 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 cyk. O. Wbijamy tego expa, widzowie, ile się da. Trzeba wbić jak najszybciej, jak najwięcej expa. Potem zrobić polowania na smoki, wszystkie takie inne rzeczy. Niestety, ale... Kurde, się bugują. ...61 butelek. Będzie z expem. ...63, przepraszam. Dobra. No to idziemy teraz nawalać. Cyk, 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 cyk. Te co mogę, to biję. Dobra, jest już lipa. Trzeba się wyleczyć. Bo dziady biją fest mocno. O, krystal poleciał. Super. 17 level wbiłem. Tak po prostu chodzę z jednej do drugiej i tak sobie je biję, nie? No niestety muszę ten łeb poświęcać. Oj, dobra, uciekamy, uciekamy, bo już łeb zaczyna boleć. W razie czego jest easy, bo mam mam ochronę, nie? Na łeb. W sensie nie ochronę, tylko mam surowiec do odnowienia sobie łba. To nie jest aż tak ciężko. No ale expić tak, żeby nie dostać w łeb, to jest ciężko bardzo, niestety. Oj, znowu, 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 znowu. Ile heltunia? 3, no to nie, to już trzeba. Cyk. Super. 25. Cyk. I cyk. Zbieramy. Trochę leci, trochę nie leci. Wyłączymy machinę. 'Idziemy po więcej expa. 29, 30, 31. Good, good. Good, good, widzowie. O, jest hard crystal shard, bardzo dobrze. No to włączamy już kolejny raz. Cyk. Tak będzie najlepiej mi się expiło. Jednak w taki sposób trzeba expić, bo innymi sposobami to jest dupa po prostu. Pójdę sobie zaraz, wezmę... respią się, super. Pójdę sobie, wyzbieram tych rzeczy tutaj.
I teraz tak, cyk, cyk, cyk. Żeby po prostu miejsca porobić, bo to wiadomo, że... Jejku, jak ja bym chciał, żeby... Trochę się buguje. Ale co chciałem powiedzieć? Chciałbym, żeby... Samo się to wszystko ładnie ogarniało. A tu niestety dupa. Jestem ciekawy, jakiego moba mógłbym mieć. No, widzę, że już miejsca nie mam powoli. Będę musiał przygotować osobną skrzynię po prostu na samo to. Tak samo tutaj kości, o tutaj to muszę to zabrać. Dobra, 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 zabieramy, 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 bo tutaj widzę, że... O. Dobra, dobra. Wyłączamy, wyłączamy. No, 40 minut... Jezu, jak to szybko zleciało. Ja nawet nie wiem kiedy, widzowie. Mówię wam serio teraz. Ja pierdziu. Kamień poproszę cały. Strasznie szybko to zleciało. Naprawdę nie wiem kiedy zleciało tyle czasu. Dobra. Bijemy. Moby bijemy. Który jest kolejny w ogóle level, jeżeli chodzi o atak? 41, dobra. No dawaj, dawaj, ubijaj je. Tutaj są. Na tej wysokości jest jeszcze gitara. Bo tu mnie trafić nie mogą. Tak, w sumie to ja ich też. Trzydziesty szósty, zaraz 41 będzie. Ez. Zaraz to ja będę martwy. Oj, dokładnie. Ale dobrze, mogę sobie na to pozwalać, widzowie. Mogę sobie na to pozwalać. Muszę damage sobie zwiększyć, bo jeżeli ja sobie zwiększę damage, to i mój mob będzie miał większy damage i wszyscy będą mieli większy damage. Dobra, wyłączamy teraz mechanizm. Cyk. Jest. 41, widzowie, cyk. Który teraz jest potrzebny, bo w ogóle ile mam? Szósty mam dopiero. 43 teraz. Oj. Redstone tutaj wszystko w porządku? Wygląda na to na razie, że tak. Tutaj z żadnych rzeczy nie trzeba pozbierać? Pewnie, że trzeba. Czekaj, to ja może sobie wejdę z tej strony. O. Dobra. Cyk. I powinien... Mam 5 bloków. Dobra, czyli chyba tyle, ile potrzeba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Super. Tamta paruwa drze mordę na dworzu. Dobra, niech se drze. Niech się tworzą kolejne, ja chowam dropa. Dobra. Zabieram te wszystkie, bo nie ma sensu po prostu.
Przenoszę je tutaj. Nie, tutaj. Wow! A co to była za skrzynia? A, taka luźna. No. Kurwa! To ja miałem już Hard Crystal Sharda na ostatnie serduszko Elobenz? Nic się nie tworzy, zbugowało się. To ja nawet nie pamiętałem o tym kompletnie, widzowie. Zobacz. Medkit. Jak się robią medkit? O kurwa, jakie wymagające. I terakoty jeszcze im się chce. Kurde. O, mogę w taki sposób też. O, dokładnie, tylko no Netherworldów nie mam. Dobra, leży. No to włączamy lawę, niech się robi. Powolutku. No ten damage tak naprawdę to jest to, widzowie, co jest mi najbardziej potrzebne. Oprócz oczywiście obrony, bo obrona też mi jest tu potrzebna, ten Iron Skin. Żeby 25% mniejszy damage przyjmować, to jest super. Reszta tak naprawdę to jest... to może być, nie, że... Sneak Attack Damage, że jeżeli się kucam, to wtedy... Na shifcie napierdalam, nie? Chyba. Albo po prostu, że jestem niewykrywalny, podchodzę i cyk. Dobra, niech się robią. Zaczyna się. Piękne lagowanko. Tomacz FPS. Zjeżdża na potężny poziom. Dobra. Ale ten łeb pada szybko, widzowie. Dobra. Lecimy. Ten łuk jest kozacki. Bardzo mi się podoba. Że jest taki zrobiony właśnie. Dobra. O, na tej wysokości, dokładnie. Dokładnie na tej wysokości muszę bić, bo wtedy nie uderzy żadnego redstone'a. Ej, to może bym sobie zrobił taką tutaj platformkę małą. W sumie? Jeżeli to będzie o wiele lepsze, no to... To jest oczywiste, widzowie, że ja to zaraz robię. Bo ja wtedy na kucaku przechodzę całą długość. I każdego biję i się nie muszę leczyć. Bo to są parówy. O, tylko nie będzie tak działał jak chcę. Chyba, że po prostu ja źle biję. Nie, no dobrze. Dobrze, tak będzie gitara. Okej, okay, to ja to robię. Dwa razy mnie nie trzeba przekonywać. Kamienne, cyk, cyk, cyk. Dawaj mnie to. To robimy sobie z tej strony, widzowie. O. Takie eleganckie. Oj, tutaj się niechcący poniszczyło trochę.
Chyba, że jakoś... Kurde, bo nie da się tam... Żeby wziąć te itemki. A dobra, jebać je w sumie. 30 level. Cyk. No i wtedy nie jestem bity. Co mi się podoba. Oj! Ajajaj. Redstone padł. Mam redstone. Dobra, trzeba wyłączyć mechanizm. Nie da się, kurwa, niestety tego przeskoczyć. Chamstwo i tyle, dobra. Nie da się napierdalać z tym ziomkiem. Wow. Ale będziesz parowo, będziesz tak z góry, nie? O, tu mi w ogóle wydupiło ten. No to nieźle mi wydupiło. Czekaj, to wezmę sobie łuk w takim razie i... Cię dojadę, chamie. Chcesz się bawić, to się będziemy bawić, kurwa mać. Tylko wezmę się kimna jeszcze. Na wszelki wszelaki. O. No i teraz się możemy bawić. Gdzie ty jesteś? Pierdoło jebana. Nara. Czyli potrzebowałem redstone'a tutaj. I tutaj. O. I teraz będzie koks, bo będzie zabudowane. Cyk. O nie. O nie. Darmowy free exp wyleciał. Ale wredny. Wredny darmowy free exp. Nie lubię pub party. Chodź. To są takie gówna, które będą rzucały gównem. I tyle. No w tej jaskini są chyba większego levelu nawet. Nie chcę przyjść ziomeczek do mnie, a ja się boję tam zejść. Dobra, no longer spawning mobs. No to są wyższego levelu, także warto sobie ogarnąć. Jednak exploit. No a to też jest... To jest poison, no. No nawet hard crystal shardy lecą. No ale tutaj nic ciekawego naprawdę nie będzie, tylko po prostu jest... Walenie gości, co srają. To jest wszystko. Naprawdę, to jest koniec eventu. I dlatego nie lubię tego eventu. Dobra. Takie ekspy to. Proszę cię. Nara. Dobra, dismisujemy go. Mojego ziomka. Aha. Za 11 level dostałem. Proszę cię, kurwa, śmieszną ilość expa. Ale mam nasiona kakao. Jakbym kiedyś potrzebował, to właśnie mam. Dobra. To co? To ja w takim razie lecę kolejną rundę. Myślałem, że do takiego wyżej levelowego to coś będzie lepsze, ale... Przeliczyłem się.
Jezu, ile ja mam tego dziadostwa. Mój pierwszy argusowy ogon. O, pospełniły się. Good. Teraz zobaczę. Oj, tak, pospełniły się. Czuję to. Moje FPS-y to czują. Zobaczymy w takim razie, widzowie. Mogłyby już wyższych leveli się też spełnić. Biją! Tutaj też mnie biją. Ty, cały czas się trzyma ten unbreaking. Jednak dobra sprawa unbreaking, żeby sobie rzucić na leczenie takie. Dobrze, dobrze. Jest rozwalane. Dobra, wyżej wskakuję. Tylko żeby redstone'a nie rozwalać. Może w taki sposób bardziej. Super. Ekspy wpadły. Wpadnie ich jeszcze więcej. Super. Super, super, widzowie. To jest wszystko, jeżeli chodzi o exp, chyba wszystko. Dobra. To lecimy z kolejną rundą. Tam będzie miauczyć mi kurwa nad... No nie, tu będzie miauczyć. Dobra, niech se pierdala. Niech se kurwa miauczy. Trzy butelki z ekspem mam. Zaraz się ekspią kolejne fryery. Głowa mi powoli siada. No na razie widzę, że... Nic. Trzeba widocznie jeszcze raz włączyć. Czasami się włącza, czasami się wyłącza. Czasami się respią, czasami się nie respią. Wezmę tę małpę, kurwa, zniszczę, bo mnie denerwuje. Są tu te małpy, czy nie ma ich? Chyba nie ma, dobra. No to nie zniszczę. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Jeszcze jedna runda. Ostatnia runda na ten odcinek będzie. No bo tak jak mówię, no chcę ten 41 wbić, bo... 43, przepraszam. 43. No tak się expi chyba najszybciej. W sumie. No tak jak mówię, muszę to po prostu zrobić i tyle, no. Pomogę sobie buteleczkami. Dużo expa to daje w sumie. O.
Starczyło mi. Cyk, cyk, combat, melee damage, pyk, pyk. Pięknie, dwa levele za jedno. Nice. Teraz będziemy się napierdalać. Głowa się trzyma. Na szczęście unbreaking mam na wszystkim, to jest... To jest pomoc, ale tutaj w ogóle ile enchantów mam, to jest... Co robi lightweight? User jumps higher, okej. Czyli po prostu dzięki temu skaczę na dwie kratki. No to koks. To mi się akurat podoba, ten enchant. Ten jest spoko. O, i rozwaliłem redstone'a. No niestety. Niestety ta ekspiarka ma swoje minusy. Za cholerę się tego nie da zasłonić w taki sposób, jakbym chciał. Ładnie, widzowie, leci ten exp. Pięknie, pięknie. Czy coś się zmieni w moim tym, w moim ekspieniu, jeżeli chodzi o teraz? Zaraz? Raczej nie, widzowie. W sensie, kolejny odcinek będzie prawdopodobnie to samo, czyli wbijanie skilli. Chcę dobić maksymalny damage, jeżeli chodzi o atak. Mogę wam powiedzieć za to, co będzie w przyszłym tygodniu na pewno, bo będę chciał właśnie się tego podjąć. Czyli co w poniedziałek będzie. 25 level, bardzo ładnie mi się wbiło. A, tego redstone'a muszę zaraz naprawić. W przyszłym tygodniu, widzowie, chciałbym zająć się wejściem do netheru, tylko po to, żeby znaleźć nether warty. To jest najważniejsze, co muszę zrobić, jeżeli... No i soul sanda. Jeżeli znajdę jedno i drugie, no to wtedy jest pokczam totalny. Jeszcze miałem łuk wziąć, bo tam te argusy będą latały wredne. Argus to takie piwo jest. Aha! Ja cię na chacie mam! No to nieźle. Weź się kimnij, żeby cię nie rzucało. Cyk. Super. Fajno, fajno. A ten tydzień to naprawdę będzie takie... Znaczy ten weekend to będzie... O Jezu, jeszcze rozwaliłem kolejne. No świetnie, świetnie. Oj, Adaś, tyś to się popisujesz jednak. Swoim brak do umiejętności. Będę musiał znaleźć jakąś inną ekspiarkę, to sobie na przyszły tydzień zajmiemy się tym. Prawdopodobnie, żeby przerobić tę ekspiarkę na coś innego, lepszego. No dobra, widzowie, pierwszy taki godzinny odcinek. Jutro będzie drugi, nagrywam oczywiście na zapas, wiadomo. Sprawdzimy, czy to się przyjmie, jeżeli to się przyjmie, będzie super, a jeżeli nie, no to trudno. To wtedy będę myślał nad czymś innym, może się przyjmie akurat. Także serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. I to by było na tyle. Jutro kolejny godzinny odcinek, w którym dalej będę expił i wbijamy... wbijamy po prostu umiejętności tutaj w kombacie, bo trzeba wbić to przede wszystkim. Jeżeli to wbiję, to i zwierzęta moje będą miały większy damage, jak będę trzymał ten Flamed Dragonborn Rapier, czy jakieś inne rzeczy, no i będzie koks ogólnie, także kaca was, widzowie, do następnego, trzymajcie się, and yo.